Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Moi drodzy, jak sami widzicie, ogród to nie tylko relaks, ale żeby było miło w ogrodzie, trzeba najpierw troszeczkę popracować. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, tak, wykopałam sobie już ogromny krzak lilii drzewiastych i pokażę Wam, jak przesadzam, jak rozsadzam te piękne rośliny. Zapraszam do oglądania. Z całą pewnością przypominacie sobie, jak nagrywałam odcinek o pielęgnacji lilii drzewiastych, ile miałam tutaj okazów. Raz, dwa, około 20 sztuk lilii z jednej cebuli. I dzisiaj po 7 latach ta lilia rozrosła się niesamowicie. Rosła tutaj 7 lat i tak jak wspomniałam, około 20 sztuk, a nawet więcej mam młodych przyrostów. I przyszedł czas na to, żeby tą lilię przesadzić i rozsadzić. Wykopałam ten krzak. Jest dosyć konkretny, więc będziemy przechodzić do dzielenia tej karpy i przesadzania w nowe miejsce. Zobaczcie. Oj, oj, oj. To jest wykopana karpa mojej lilii drzewiastej. Z jednej cebulki zrobiło się tych cebulek dosyć sporo. Więc chodźmy do stołu, pokażę Wam, jak dzielę te cebulki i jak będę je przesadzać w nowe miejsce. Mamy tutaj nasz okaz, piękny. Spójrzcie, to jest cebula z jednej cebulki, czyli z takiej cebulki, którą miałam posadzoną 7 lat temu, powstało coś takiego. Proszę bardzo, jakie okazy piękne. I teraz dzielimy cebulę, żeby z tych 20 urosło nam 40 na przykład. I zobaczcie, ta wielka cebula, jedna cebula składa się z 3 cebul. W związku z czym spokojnie mogę ją tutaj podzielić i cebule mam przepiękne. Przepiękne cebule. Nawet z tych pojedynczych tutaj listków też tą cebulę też mogłabym podzielić, ale już nie będę kombinować. Chcę, żeby w przyszłym roku z tej pięknej cebulki wyrosła mi konkretna lilia drzewiasta. Więc tu mam już 3 nowe lilie. Tutaj mam, zobaczcie, taką cebulkę z odnogą. Jest to już dobry czas, żeby lilie dzielić, przesadzać, bo liście robią się już takie troszkę brązowe, więc wrzesień to dobry czas na dzielenie lilii, ale tak jak wspomniałam Wam wcześniej w filmie o liliach, o pielęgnacji lilii, lilie możemy sadzić w zasadzie do listopada. Spokojnie, dopóki ziemia nie jest zmarznięta, możemy nasze lilie dzielić i przesadzać. I tutaj odrywam sobie tą łodygę. Mam kolejną cebulkę do wsadzenia, troszkę za nisko mi się oderwała, ale spokojnie można ją wsadzić. A tuż przy łodydze jeszcze, zobaczcie, to są takie maleństwa, takie małe pipeczki, ja je nazywam, cebuleczki. Mają, jeżeli cebuleczka taka ma korzeń, nawet maleńki korzeń, to możemy je również powrzucać do ziemi i za 2 lata z tych małych cebulek urosną nam takie piękne okazy. Będziemy mieć z tych cebulek również lilie. Więc te małe sobie odłożę, te sobie wyrzucam i dalej się biorę do dzielenia moich lilii. I za koleją. Tutaj mam też 2 cebulki, mogę je podzielić. Nie udało się, bo ta korzenia tutaj akurat mały korzonek, chociaż też myślę, że ona też urośnie. O, tu mam piękną cebulę, którą sobie będę wysadzać
No i tak za koleją. Jeżeli lilia, właśnie zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ta lilia, zaraz zobaczę, czy ona ma cebulki, bo ona wykopała mi się z samym korzeniem, więc nie wiem, czy ona będzie miała cebulki. Jeżeli będzie miała, to pewnie takie maleństwa tutaj gdzieś na górze, ale nie widzę tutaj cebulek, więc nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy ta lilia, o jest, jest taka maleńka, wychodzi tutaj takie maleństwo, więc myślę, że jak wsadzę również to, to ta mała cebulka też z niej coś fajnego mi wyrośnie. Z jednej cebulki, którą wsadziłam 7 lat temu, pozyskałam już 2, 4, 6, 8, 10, a myślę, że jeszcze spokojnie z tych, które mi pozostały, będzie 20, a nawet 30 nowych lilii, więc myślę, że nawet mogę obdarować kogoś tymi pięknymi drzewiastymi liliami. A teraz pójdziemy i pokażę Wam, jak wsadzać lilie w nowe miejsca. Lilie wsadzamy na trzykrotną wysokość cebulki. Kopujemy dołek na trzykrotną wysokość cebulki, zasypujemy i czekamy do zakwitnięcia. No i kapturek czerwony, a raczej różowy, przyszedł sobie z tymi liliami w to miejsce, do które będę je wsadzać. I tak jak mówiłam, na trzykrotność tej cebulki wsadzamy nasze lilie do ziemi. Ziemia jest moja tutaj przygotowana, znaczy przygotowana, ja tu mam dosyć dużo kompostu. Ziemia jest dosyć bogata w składniki odżywcze. Ja tych lilii w ogóle teraz nie nawożę, tylko je zasypuję, zakopuję i nie będę ich podlewać, bo ziemia jest wilgotna, więc tym bardziej teraz mają być też deszcze, więc one spokojnie sobie poradzą tutaj. Tak, korzonki trzeba ładnie ułożyć, żeby były niepopodwijane. I voilà, niech sobie rosną. Myślę, że po 2-3 latach z tych 3 sadzonek będzie ich tutaj zdecydowanie więcej. I mamy to. To niesamowite, że zakopiemy cebulkę, zakopiemy taką małą roślinkę, a potem z tego robi się roślin kilka, a nawet kilkanaście. Tu pod spodem mam przygotowane też do sadzenia już tulipany. Zobaczcie, to są tulipany zeszłoroczne. Rosły w donicach, bo w donice miałam obsadzone tulipanami. Wykopałam je z donic, wysadziłam z donic. I w tym momencie moje tulipanki są przygotowane do sadzenia na rabaty i właśnie też się nimi zajmę w późniejszym czasie. Myślę, że te lilie będą fajnie tutaj wyglądać, jak urosną takie ogromniaste lilie w tym miejscu, drzewiaste. Będą fajnie wyglądać na tle tutaj tego drewnianego płotu. Będą tutaj, następnie posadzę je jeszcze w tym miejscu, obok wejgeli z jednej strony, tam przy tamtym płotku i po tamtej stronie również posadzę te lilie. Także w lipcu będzie to ładnie wyglądać. Jak sami widzicie, jest wrzesień, jest połowa września, a kwiatuszki jeszcze sobie kwitną. Zobaczcie, jak pięknie jeszcze się mają tutaj onętki. Różyczki zaczynają też kwitnąć, chopeny. No i wiele, wiele kwiatków jeszcze. Jeszcze sobie nieźle tutaj poczyna. Zobaczcie, to jest budleja Dawida, która sama się tutaj zasiała. Zasiała w zasadzie z patyczka, chyba sobie urosła. Ona jest tutaj gościem zupełnie nieproszonym, no ale niech sobie rośnie, wiosną ją przesadzę. Jeżeli moje dzisiejsze zapracowane wideo Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania
i zostawiania komentarzy. Dajcie mi znać, czy przesadzaliście Wasze lilie drzewiaste, jak Wam się udało, czy Wam się fajnie przyjęły i czy super u Was też rosną. Serdecznie zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka.